Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcę Wam pokazać ciekawą i nietypową aranżację pokoju młodzieżowego, bo będzie to pokój młodzieżowy utrzymany w stylu retro. Mam nadzieję, że uda mi się Was przekonać do tej stylistyki w pokoju dla nastolatka. Jeżeli jesteście ciekawi, jak się prezentuje, jak wygląda, oglądajcie dalej. Tak się właśnie prezentuje nasz pokój młodzieżowy w stylu retro. Podzieliliśmy go na dwie strefy. Teraz jesteśmy w strefie wypoczynkowo-nocnej, tak ją nazwijmy. I tutaj mamy główny punkt programu, czyli łóżko Dobromir o szerokości 90 cm. Łóżko to jest bardzo fajne, bardzo ciekawe. Zobaczycie też aranżację, kiedy ustawiliśmy je nie w tą stronę, ale wzdłuż ściany. W ten sposób też się fajnie prezentuje, zyskujemy wtedy też na przestrzeni. Przed łóżkiem sobie postawiliśmy skrzynię. Zobaczcie, to jest również skrzynia z kolekcji Rustyk. Ona się otwiera, będzie idealna na drobiazgi, na pościel, na książki, jako mebel do siedzenia. W pokoju młodzieżowym zadbaliśmy też o miejsce na przechowywanie. Mamy tutaj dużą, trzydrzwiową, pojemną szafę, również z kolekcji Rustyk. Jest miejsce na wieszaki, są półki, są szuflady, także spokojnie tutaj wszystko, co niezbędne dla nastolatka, pomieścimy. Gdyby jednak się tak nie stało, mamy też komodę 5x6, to jest taka komoda bieliźniarka, wyposażona w dużą ilość pojemnych szuflad. Całość, jak widzicie, utrzymana w stonowanej kolorystyce. Na podłodze mamy dywan w odcieniach niebieskiego, tutaj na łóżku również pościel narzuty w tym kolorze, przełamane ciekawą czerwienią. To tyle, jeśli chodzi o tą część nocną. Tak jak mówiłam, tutaj mamy możliwość różnych konfiguracji. A teraz pokażę Wam część do nauki. Tam również kilka fajnych mebli, o których za chwilę. A tak wygląda część do nauki, do podejmowania gości. W tym pokoju młodzieżowym mamy oczywiście to, co niezbędne, czyli biurko do nauki. To jest to mniejsze biurko z kolekcji Rustyk. W ofercie dostępne jest również biurko większe. Możecie sobie je w każdej chwili zobaczyć. Obok biurka mamy regał potrójny. O regałach jeszcze za chwilkę powiem więcej, dlatego że są to bardzo ciekawe meble. Tutaj użyliśmy ich w dwóch funkcjach. Tutaj mamy jako regał, na którym można przechować sobie książki. Po tej stronie wykorzystaliśmy dwa większe regały, które służą do oddzielenia tej części sypialnej od części do nauki. I teraz kilka słów o wspomnianych regałach. One są meblami bardzo wielofunkcyjnymi. Możemy je tutaj dowolnie ustawiać w pionie, w poziomie i co ciekawe, możemy sobie do nich dobierać szuflady. W zależności od tego, ile tych szuflad potrzebujemy, możemy zabudować je całe. Możemy, tak jak tutaj w naszym przypadku, użyć tylko jednej szuflady. Dowolność jest naprawdę duża, możliwości jest ogrom. Również już w trakcie użytkowania możemy sobie te konfiguracje zmieniać. Zachęcam Was do bliższego poznania tych mebli, bo są naprawdę ciekawie, fajnie się prezentują. No i jak widzicie, spełniają też wiele funkcji. W naszym pokoju młodzieżowym oprócz mebli wykorzystaliśmy moje ulubione dekoracje, czyli książki, ale to jest to, co w pokoju nastolatka często się znajduje. I oprócz tego dekoracje i dodatki również od rustykalnych uchwytów. Moja ulubiona retro mapa. To wszystko tworzy nam właśnie fajny klimat,
fajny styl retro, bo chcieliśmy też pokazać, że pokój nastolatka nie musi być standardowy, nie musi być nowoczesny, że znamy również młodzież, która ma taki fajny, ciekawy gust. Zachęcamy Was do wykorzystania takich aranżacji w pokojach swoich dzieci, bo to też jest element, wydaje mi się, takiej nauki dobrego smaku, a poza tym te meble posłużą naprawdę długo, długo, więc jeżeli już nastolatek przestanie być nastolatkiem, również będą te meble mu służyły. Dzięki swojej wielofunkcyjności można je potem dowolnie przearanżować, wykorzystać w różnych pomieszczeniach, dlatego ja tym bardziej Wam te meble polecam. Na dziś bardzo dziękuję. W kolejnych odcinkach zobaczycie jeszcze inne meble z kolekcji Rustyk. Dlatego zapraszam Was do obserwowania naszego kanału. Śledźcie nas również na Facebooku, tam znajdziecie mnóstwo inspiracji, pomysłów i informacji. Na dziś dziękuję, do zobaczenia, cześć!